Dzień dobry wszystkim. Mam na imię Piotr. Mam, jak łatwo obliczyć, 35 lat. Ktoś wie, co się wydarzyło w roku 1981, oprócz tego, że ja się urodziłem? No co? Stan wojenny. Dlatego zawsze, jak się przedstawiam, wszystkim mówię: dzień dobry, jestem Piotr Twardowski, rocznik wojenny 81. Chciałbym wam opowiedzieć dzisiaj o tym, jak narodziła się moja pasja związana z internetem. Z racji tego, że ludzie przez cały okres życia mają różne pasje, w moim akurat przypadku tak naprawdę te, o których chciałbym wam opowiedzieć, to tak naprawdę są dwie. Jedną z ich pasji jest właśnie internet i moje jakby całe życie zawodowe w większości opierało się właśnie na internecie, a dokładniej na marketingu internetowym. Drugą moją pasją, którą nie ukrywam, jest dla mnie jakby odskocznią od codziennego życia, jest muzyka elektroniczna. O niej wspomnę tylko króciutko. Od ponad 10 lat zbieram płyty, organizujemy imprezy z muzyką elektroniczną, między innymi w Polsce i także za granicą. Udało nam się zorganizować nawet dwie imprezy z zaprzyjaźnionymi ekipami z Czech. Od czego zacznę? Od czego tak naprawdę zaczęła się moja pasja? Czy ktoś poznaje to urządzenie na zdjęciu? Commodore. To jest Commodore 64. Komputer, który otrzymałem bodajże jak miałem 12, może 11 lat, ale w pewnym sensie on był takim krokiem milowym do tego, co później będę robił w życiu. Bo jak wiadomo, ktoś, kto ma 11-12 lat, dostaje jakąś rzecz, nad którą się bardziej skupia. Ktoś dostanie gitarę, ktoś dostanie przykładowo sztalugę i farby malarskie. Ja dostałem akurat komputer Commodore 64. Ten komputer na początku służył mi do takich mało atrakcyjnych z punktu widzenia dzisiejszego rzeczy, mianowicie gier. Jak widzicie, tak wyglądały gry wtedy, kiedy miałem 11-12 lat. Nie były za bardzo widowiskowe, ale na pewno zabierały mi mnóstwo czasu. Ale oprócz tego jakby nakierowały mnie na to, co chcę robić w życiu. Dlatego chciałbym jeszcze jedną rzecz dodać przy okazji tego mojego rocznika, którego podałem, 1981. Gdy miałem tyle lat co wy, bo wy zdaje się teraz macie 16-17 lat, dobrze? Dobrze mówię? W tym momencie, gdy ja miałem 16-17 lat, to był rok 1998. Tak naprawdę rewolucja internetowa dopiero w Polsce się zaczynała. Dlatego można powiedzieć, że byłem świadkiem narodzin internetu w Polsce i jego rozwoju. Jaki był mój pierwszy kontakt z internetem? Dobrze pamiętam, że kiedyś, dlatego tego, że potem w liceum byłem w klasie informatycznej, stwierdziłem, że słyszałem o tym internecie, ale nigdy z niego nie korzystałem. Jedyne miejsce w Kielcach, gdzie można było dotknąć internetu, w cudzysłowie, przez klawiaturę komputera, to były kafejki internetowe. Tych kafejek internetowych w Kielcach wtedy może były 2-3. Gdy przyszedłem po raz pierwszy do kafejki internetowej, godzina na pewno kosztowała bardzo dużo, gdzieś tak z 20-30 zł, dlatego chodziło się ze znajomymi, tak żeby na przykład pół godziny ty oglądasz swoje strony, pół godziny ja. I po raz pierwszy, gdy byłem w kafejce internetowej, pamiętam, oglądaliśmy mnóstwo informacji na temat klubów sportowych angielskich, bo wtedy Liga Angielska, pewnie jak dzisiaj, była bardzo popularna. Pamiętam, nazgrywaliśmy sobie mnóstwo zdjęć z ówczesnymi piłkarzami, Liverpoolu i Manchesteru, gdyż Manchester United, które wtedy były naszymi ulubionymi z kolegą klubami. I tak naprawdę to był mój pierwszy kontakt z internetem. Pierwszy, jak pewnie się domyślacie, nie ostatni. Jak byłem w klasie maturalnej, uczestniczyłem w konkursie wiedzy ogólnej organizowanym przez jedno z kielskich liceów. Na szczęście udało mi się wygrać i za te 100 czy 200 zł, które wtedy było główną nagrodą, kupiłem sobie modem. Modem sprawił, że internet trafił bezpośrednio do mojego domu. Ale internet wtedy to nie było coś takiego jak teraz, tak? Gdzie mamy tak naprawdę pełną dostępność. Mamy internet w komórce, mamy internet w laptopie, telewizorze. Także teraz internet trafia, korzystają też na przykład lodówki. Internet można było tylko mieć na komputerze stacjonarnym podłączoną linią telefoniczną do sieci telefonicznej. Jedyny numer, na który można było się dodzwonić, to był 020 21 22. Pewnie
tutaj panie, które być może pamiętają te czasy, pamiętają taki bardzo charakterystyczny dźwięk połączenia się z internetem i to była jedyna bramka, przez którą można było w domu surfować. Co ciekawe, najlepiej było korzystać z internetu po godzinie 22, gdyż wtedy jeden impuls, tak naprawdę płaciliśmy tylko za jeden impuls, normalnie płaciło się tak jak za normalną rozmowę telefoniczną. Więc często, jeżeli ktoś korzysta z internetu, nie dało się po prostu do tej osoby dodzwonić. Z czego się korzystało? To jest pierwszy komunikator internetowy, który był masowo używany przez moich znajomych, tak zwany MIRC. A system, którego korzystaliśmy, to był IRC, to był taki jakby protoplasta wszystkich czatów internetowych. Pierwsza rzecz w internecie, gdzie tak naprawdę my komunikowaliśmy się z drugą osobą. Bo wiadomo, że strony internetowe komunikowały się z nami w jedną stronę, natomiast IRC to tak naprawdę było pierwsze narzędzie, z którym można było komunikować się z dowolną osobą, która korzystała z tego urządzenia. Między innymi można było porozmawiać z osobą z innego kraju, podszlifować swój angielski, a także poznać ludzi w swoim mieście. No dobrze, powiedziałem o tym, że jak zaczynałem jakby przygodę z internetem, widziałem, byłem świadkiem narodzin internetu. Wyobraźcie sobie, że w 2000 roku na świecie globalnie było tylko 15 milionów stron. Teraz prawie miliard. 350 milionów użytkowników, teraz 3,5 miliarda. Można powiedzieć, że przez ten cały czas, czyli od 2000 roku do dzisiaj, trwa eksplozja internetu, która tak naprawdę nie widać końca tej eksplozji. Na początku były to tylko statyczne strony, teraz tak naprawdę każda nasza czynność jest związana z internetem. Rok 2000. Pokazałem na poprzednim slajdzie, że mieliśmy około 150 milionów stron. Co ciekawe, strony w tamtych czasach, gdy jeżeli ktoś jeszcze nie miał internetu, mógł sobie obejrzeć offline. Jedną z takich gazet, które prenumerowałem, było czasopismo Internet, gdzie tak naprawdę można było sobie na płycie CD obejrzeć statyczne strony, które były wgrane na płytkę, nauczyć się między innymi HTML-a, czyli języka, w którym są napisane strony i można tak naprawdę było podejrzeć triki, samemu spróbować robić strony internetowe, co oczywiście w wolnych chwilach po lekcjach czyniłem. 2000 rok to także dla mnie rok przełomowy, bo wtedy kończyłem szkołę średnią, zdawałem maturę, no i wybrałem studia, poszedłem na studia na politologię. Dlaczego? No polityka w pewnym sensie była moim jakby też dużym obszarem zainteresowania. Przez pewien czas szefowałem młodzieżówce takiej partii, pewnie nikt z was już o takiej partii nie pamięta, była taka partia sobie Unia Wolności, która akurat trafciał w 2001 roku, przepadła z Krytesem, przegrała wybory, nie dostała się do parlamentu. No i co za tym idzie, po 2001 roku niestety już troszeczkę mój zapał zmalał, no z racji tego, że nie chciałem jakby przechodzić do innych powstających partii, jakby cały czas byliśmy wierni ideałom, która w tamtych czasach ta partia przedstawiała. Internet był bardzo dla mnie, coraz bardziej ważniejszy. Taka ciekawostka. 11 września, niektórzy mówią, że to data, która rozpoczęła XXI wiek. Tak naprawdę o zamachu na World Trade Center dowiedziałem się z internetu. Pamiętam wtedy w biurze Unii Wolności, nagle wchodząc na stronę ONET, zobaczyliśmy informację, że do tej pory to pamiętam, samolot wpadł w wieżę World Trade Center i tutaj ciekawostka, jedna osoba nie żyje, 1000 jest rannych. To była pierwsza informacja, która pojawiła się w internecie na temat zamachu na World Trade Center. Pozwoliłem sobie znaleźć najprawdopodobniej strony, jak wtedy wyglądały strony internetowe dotyczące tego wydarzenia. Akurat tutaj mamy stronę z wirtualnej Polski, która to jest akurat zrzut z 13 września 2001 roku i strony CNN-u akurat z 11 września. Pamiętam, że tego 11 września na stronę CNN-u wieczorem już się nie dało wejść z racji tego, że wszelkie połączenia światłowodowe pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi były wyłączone. Można zobaczyć, jaką drogę tak naprawdę przeszła architektura informacji w serwisach typu Wirtualna Polska czy ONET do
z dnia dzisiejszego. Z racji tego, że ten mój w cudzysłowie romans z polityką trwał, nie wiem w jaki sposób, nagle w 2002 roku byłem autorem strony internetowej pana Wojciecha Lubawskiego, który wtedy startował na, po raz pierwszy na prezydenta Kielc. Niestety to jest akurat zrzut strony ze strony WebArchive, która archiwizuje wszystkie strony internetowe na świecie. To jest akurat zrzut z 2002 roku. Tutaj widać na dole projekt wykonania Piotr Twardowski. Niestety nie ma tej menu, które było wykonane w technologii Flash. Po prostu skaner, który wtedy zapamiętywał te strony, nie zapamiętał. Dlatego ta strona jest niekompletna, ale można powiedzieć, że to było moje pierwsze takie większe zetknięcie się z internetem w sposób czynny. Z racji tego, że byłem wtedy na studiach, nie pracowałem, więc można powiedzieć, że to moje pierwsze większy twór, który zrobiłem w internecie. No ale później po studiach jeszcze w trakcie i małem się różnych dziwnych zajęć, aż w końcu w 2007 roku dostałem się na staż. Staż to jest takie śmieszne, może nie tyle śmieszne, staż to jest taki jakby proces, gdzie tak naprawdę wy po studiach przychodzicie do pracy. Pracodawca się cieszy, bo ma osobę kolejne dwie ręce do pracy. Pracodawca też się cieszy, bo nie musi za was płacić. Płaci zazwyczaj Urząd Miasta albo Urząd Pracy. A wy, jak macie szczęście, to jesteście przyporządkowani do jakichś fajnych i rozwijających zajęć, a jak macie pecha, to chodzicie i parzycie kawę. W moim akurat przypadku zdarzyło się tak, że od razu jakby szefowa zauważyła, że mam jakąś tam, powiedzmy, tą większą smykałkę do internetu, więc przychodząc do firmy Barlinek, zostałem przyporządkowany do nowo powstającej komórki, tak zwanej komunikacji internetowej. I mają się bardzo wielu zajęć, jeżeli chodzi o e-marketing, o których opowiem szerzej w czasie warsztatów, ale tutaj pokrótce pokażę, jak ewoluowała strona internetowa Barlinka. Niestety nie mam tutaj strony z 2009 roku, natomiast można powiedzieć, że co dwa, trzy lata zmienialiśmy stronę internetową i każda nowa wersja strony internetowej zawierała nowości, które jakby dotyczą tej właśnie branży. Co ciekawe, często zdarzało się tak, że jedna strona, chociażby z 2011 roku, miała bardzo dobre opinie, ale w związku z tym, że się zmienił prezes, a wiadomo, że jak się zmienia prezes, to zazwyczaj chce zmienić wszystko, zaczynaliśmy także od zmiany strony internetowej. Taka ciekawostka, jak widać, pierwsza wersja strony, zwykłe aktualne, a to już trzeba kończyć, to już szybciutko. Taka najciekawsza rzecz, wiadomo, że się zmieniał wystrój strony. W 2014 roku zmieniliśmy, już dostosowaliśmy do urządzeń mobilnych, co było na ten czas standardem. Pracuję także od ponad roku, pracuję w firmie Mac Edukacja i także chciałbym wam przedstawić jakby dzieło, nad którym współpracowałem z agencją, która robiła strony internetowe. To jest stara wersja strony internetowej, a po prawej stronie nowa. I na sam koniec zdradzę, co będzie na warsztatach. Zadam na początku wam pewne pytanie i zdradzę taką małą tajemnicę. Chciałbym, żebyście nie dzielili się dalej ją, szczególnie z nauczycielami, no ale zrobicie, co uważacie. Potem opowiem o narzędziach związanych z e-marketingiem, a potem przedstawię te narzędzia, które użył Mac w projekcie konferencji. A na samym końcu zrobimy takie fajne zadania praktyczne. Mam nadzieję, że wam się spodobają i utrwalą tą wiedzę, którą wam w tych warsztatach przekażę. Dziękuję bardzo.